Hej, mam na imię Bartosz i chciałbym Ciebie powitać w moim kursie Praktyczne rozwiązania w technologii Canvas. Tak, zgadza się. W czasie tego kursu będziemy głównie zajmować się praktyką, choć na samym początku kursu oczywiście będziemy musieli podać trochę teorii. Jednak bez obaw, to będzie niezbędne minimum. Generalnie w czasie tego kursu pokażę Tobie, jak można na stronie internetowej rysować płaskie figury geometryczne. Jak wykorzystywać tak zwane ścieżki, aby narysować bardziej skomplikowaną figurę, złożoną na przykład z wielu figur. Pokażę też Tobie różne sposoby osiągania tak zwanej transformacji, a także jak osiągnąć efekt wypełnienia figur płaskich różnymi gradientami. Zobaczysz też oczywiście, jak można osiągnąć efekty cieni. Oczywiście nie pominiemy też metod wyświetlania napisów, ale też pokażemy, jak można łączyć działanie na przykład formularza z technologią Canvas. Zobaczysz także, w jaki sposób można zmieniać wygląd czcionki oraz jak można w technologii Canvas osiągać animowane gradienty. Z pewnością pokażę Tobie bardzo wiele jeszcze innych możliwości, które można osiągnąć wykorzystując znacznik Canvas. Będą to takie możliwości jak ładowanie obrazków, wykorzystanie metody draw image, która powoduje, jakby dzięki której można różne ciekawe efekty osiągać, proste oraz bardziej złożone, bardziej zaawansowane animacje. Z pewnością też rysowanie poprzez animacje, rysowanie z wykorzystaniem pojęcia wektora, na pewno też zdolność elementów Canvas do wykrywania takich ciekawych rzeczy jak kolizje oraz bardzo, bardzo wiele innych ciekawych rzeczy. No tak, to tyle jeśli chodzi o zakres tego kursu. W takim razie zapraszam Ciebie do kolejnych lekcji.